Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld. A tym razem będziemy zmagać się, o ile dobrze sobie przypominam, z krwiożerczą sforą. Krwiożercza sfora to jest chyba to, co w tej poprzedniej serii załatwiło nam prawie całą kolonię, więc nie będzie łatwo. Na szczęście mamy dwie wieżyczki. To, co musimy zrobić, to jak najszybciej przełączyć zasilanie. Zastanawiam się, jest jeden tylko wyłącznik w tym momencie. Tak, jest jeden wyłącznik zasilania. I zobaczmy jeszcze, czy przypadkiem wszystko jest podłączone. Jest wszystko podłączone. Ok. Czyli tak, Jagienka sobie tam coś transportuje. Zobaczmy, gdzie są wszyscy koloniści. Bohun, Jagienka, Roch, Rafał. Kopie sprasowane żelazo. Rafał jest najdalej. A w którym miejscu ta krwiożercza sfora się pojawiła? A to taka wielka krwiożercza sfora złożona z dwóch dzików. Z dzika i z lochy. A, dobrze, to jest jakaś niewielka na szczęście sfora. Już się wystraszyłem. Jakby było ich więcej, to potrafią załatwić całą kolonię. Zwłaszcza, że rozwalają drzwi. Okej, okay, dobra. Rafał jest najlepiej tutaj uzbrojony, ale dajmy mu... Może nie tak. Już zajmuje się przełączaniem przełącznika, bardzo dobrze. Rochu Pro ma pistolet automatyczny. Możemy go gdzieś zwerbować tutaj. Jagienka poluje na koziorożca. Długi łuk. Możemy ją gdzieś też tutaj położyć. Natomiast Bohun niech zostanie lepiej w środku. Ok. Zobaczmy, gdzie ta sfora jest. Nic nie widzę. A, więcej jej jest. Nie dwie. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to będzie wesoło. Rafał niech ucieka czym prędzej. Niech przełączy w tym momencie ten przełącznik. Mam nadzieję, że zdąży. No. Powinien zdążyć spokojnie. Jest. I najlepiej tutaj. A Bohun gdzie się szwenda? Idzie spać. Bardzo dobrze, niech tam idzie spać. Energii mamy wystarczająco. Dobra. Myślę, że tak. Jagienka do środka. Rafał karabin energetyczny ma najlepszy w tym momencie karabin. Rocha można skierować... Może tutaj. A Rafał niech to na razie ucieka. Roch, niech ucieka. Dobra, one się zajmą teraz. Wieżyczki się z nimi zajmą. O, tu już są rozwalone, widzę te drzwi. Ale na szczęście, jeżeli się mamy drugie drzwi, coś w rodzaju śluzy, to możemy się spokojnie tu skryć. Dobra. Rafał. Roch. O, nie zauważyłem tego dzika. Jagienka niech pomoże mu. Rochu, uciekaj. Rafał, uciekaj. Jagienka niech sobie tam strzela. Co prawda ma tylko łuk. Okej. Okay. Dobra, załatwione. Rafał, Roch. Wszystkie? Udało się. Wszystkie chyba są załatwione. O, i będziemy mieć dzięki temu pożywienia. Straty jakie? Straty są następujące. Zadrapanie, zadrapanie, zadrapanie.
No dobrze. To Rafał idzie spać. Łóżko medyczne jakieś by się nam przydało. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu ustawmy, niech to będzie łóżko medyczne. OK. To oznaczmy do przełączenia na razie. Rochu może się tym zająć. Jagienka zwalniamy. Bohun śpi. Może tak. Zajmij się przenoszeniem ciała, tym co robiłaś wcześniej. Kto jest naszym lekarzem w ogóle? Lekarzem jest w zasadzie każdy. Bohun i Roch. Roch się może zająć Rafałem. A Rafał nie poszedł do łóżka medycznego, widzę. Zajmij się leczeniem. Rochu, co robisz? Leczy Rafała. Jagienka, na razie może nie idź spać. Weź, zajmij się przenoszeniem ciała dzika. Dobra. Awaria turbiny wiatrowej. No proszę. Kto tu jest naszym konstruktorem budowniczym? Jagienka. No to jeszcze będziesz miała jedną robotę do zrobienia przed pójściem spać, a mianowicie naprawianiem turbiny wiatrowej. Chcę mieć energię w porządku. Można im pozwolić już w końcu iść spać. No, będziemy mieć jeszcze tutaj... Ten jest jeszcze żywy. O, właśnie. Mam nadzieję, że się nie wścieknie i nie wyleczy. No. To było fajnie. Dzięki temu... Dzięki tym wieżyczkom udało nam się odeprzeć, powiedzmy, tą krwiożerczą sforę tym razem. Trzeba będzie ich dobudować troszeczkę więcej, bo one są jednak potrzebne. Myślę, że tą przesuniemy troszeczkę dalej, gdzieś tutaj na przykład. Szalone zwierzę, jeszcze jakby tego było mało. Szczur. No dobra. Szalony szczur. Rafał, co Rafał robi? A, leczy, bo jeszcze ten nasz piesek został biedny, poszczelony. Okej. Strzelaj do szczura. OK. Nie graj w szachy, tylko gdzie jest ten w tym momencie nasz nieszczęsny pies? Zwierzęta. Tu jest, dobra. Rafał, zajmij się leczeniem, to co robiłaś wcześniej. Trening jeszcze nieskończony, potrzeby. Rana postrzałowa, a, czyli wszedł po prostu w... pole rażenia, zdaje się. Przez przypadek. Dobra, Bohun gotuje dobre danie. Rafał karmi. Bohun, może byś tak zajął się najpierw tu przenoszeniem ciała dzika, bo to trzeba zrobić jak najszybciej. A, to jest ten dzik, co był żywy, ale już jest nieżywy. Dobra. Przenosz to. Wszystko pozbieramy do spiżarni. I będziemy mieć dużo jedzenia na zimę. No, może nie tak dużo, ale zawsze to lepsze niż polować samemu później. Okej, dobra. Wszystko tu jest. Tu w zasadzie można by 97% ryż gotowy do zebrania. Kto jest naszym rolnikiem, ogrodnikiem, rolnikiem? Roch albo Rafał. Rochu, prowadzi badania. Może zajmie się zbieraniem obszaru. Rafał, co robi? Poszedł spać. A, w łóżku medycznym. Dobra, jak tam jego zdrowie? No, prawie że wyleczone. Ubrania, właśnie, ubrania zniszczone. O ile się nie mylę, tutaj mamy, co mamy? Bo tak, stół kamieniarski. Zobaczmy jeszcze zlecenia, ok.
Gotuj dobre danie, to jest przez menadżera zarządzane. Multi-analyzer budujemy, dobrze. Stół rzeźniczy, ok. I tu mamy tak, maszyna do szycia, zlecenia. Kurtkę zimową mamy jedną jeszcze w planie. Warsztat rzeźbiarza. Burza z piorunami, to będą pewnie, zdaje się, fajerwerki niedługo. No tak, są tutaj i tutaj, na szczęście daleko. Jeżeli będzie deszcz lał, to powinien to wszystko, mam nadzieję, zgasić, bo jak nie, to się zrobi, że tak powiem, pożar i wszystko tu spali. Oj, 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 oj. No, niezły pożar. Okej. Rafał jest w pełni wyleczony, burza przeminęła. No zobaczmy, jak się to rozwinie. Trochę się niepokoję, że ten ogień do nas tutaj dotrze, jak nie zacznie padać. Oznacz obszar domu. Tu jest co prawda przerwa taka, ale można byłoby zrobić tak. Zaznaczmy coś takiego. Jak tu się zacznie palić, to ci, co mogą, wyruszą do... gaszenia pożaru. Kapsuły transportowe. Co mamy? Pasza dla zwierząt? Czemu nie? Trochę daleko, a nie jest tak źle. Można by też za powoli zaordynować budowę muru. Jak mamy tutaj 108 cegieł, no to trochę już jest. No, pali się nieźle. Dobrze, że tu jest trochę tak, powiedziałbym, mało tego. Mało co się ma tu palić. Gdzie ta jagienka leci? Co ona tam robi? No, sobie znalazła miejsce na polowanie. Wejrzę, daj spokój. Uciekajże stamtąd. Okej. Okay. Nie, będzie polować. Nieważny pożar. Anuluj. Dobra. Pożar, pożar. Nie dopuśćmy pożaru do... Jagienka się zatruła prostym daniem. O, proszę. Okej, okay. Multi-analyzer sobie zaraz zrobimy. Natomiast tak, tutaj by trzeba było może jeszcze jedną wieżyczkę, może nie. Może zacznijmy budować ten mur z... Z czego to mamy te? 100 cegieł z marmuru. 100 teoretycznie mogłoby nam na przykład tutaj kapsuła ratunkowa. Zobacz miejsce. O! Chwila, chwila. Właśnie, charakter. Strzelanie 9, zwierzęce medycyna, gotowanie, pasja, bla, bla, bla. Całkiem niezły. Okej. Okay. Dichter, dobrze, no to ratujemy gościa. Bohun jest najbliżej, zdaje się. Uratuj, weź do niewoli. A, nie ma tych. To możemy przeznaczyć jako łóżko dla więźniów. Przy okazji, może bym skasował w tym momencie, gdzie tutaj są te podłogi. Anulował na razie robienie tych podłóg. Później je zrobimy. Na razie może pilniejsze byłoby zrobienie tego muru. Bohun, 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 Bohun. Uratuj. Nie, weź do niewoli. No dobra. Pożar trochę jakby tutaj się, że tak powiem, rozprzestrzenia. Ale... myślę, że... dalej się jakoś nie rozprzestrzeni. A nie, dalej jest burza z piorunami. A niedobrze. Wszyscy prawie sobie śpią. A, jeszcze mamy tutaj przecież... zaraz, więzienie, rekrutacja. Zapomniałem w ogóle. I tutaj mamy rekrutację też ustawić. Czy w kolejce mamy... dwoje, że tak powiem... więźniów. Warto byłoby w końcu ich zrekrutować, żeby nie
potrzebnie ich nie karmić, bo tak to ich karmimy, a nic z tego nie wynika. Kto ma najlepsze w tym momencie umiejętności społeczne? 8 Rafał, 15 Roch. No to Rochu, co robisz? Gasi pożar. No dobra. Pożar się tu wydobył, spod kontroli widzę. No niestety. Trochę mnie ten pożar po prostu niepokoi. Dajmy im jeszcze tutaj zgasić to. I może tak, Rochu. Zajmij się gaszeniem, Jagienka gasi. Żeby się to dalej gdzieś nie przeniosło. Rafał, jaki ma w tym momencie? Da rady gasić pożar? Da rady. Jakie ma potrzeby? O, zajmij się gaszeniem pożaru. Bohun nie może gasić pożarów. Dobra. Zgaście to wszystko, żeby już się tutaj nie paliło. Toksyczna chmura. W dużej odległości wybuch pożar chemiczny. Wiatr nawiewa chmurę pełną toksycznych substancji na całą okolicę. O nie. I jeszcze mamy cywila gonionego przez tego. Dobra, potrzebujemy więcej kolonistów. Zaoferuj schronienie. Decker. Charakter. O kurczę, jaki cienias. Nic nie może zrobić. Ach. Gasi pożar. Dobra, niech się przynajmniej zajmie gaszeniem pożaru. Ja go od razu, że tak powiem. Dobra, ktoś się tam zatruł. Dekera nazwijmy od razu cienias. O, pożar się tu przeniósł. Niedobrze. I mamy, co mamy? Mamy nagły atak. Okej, nie jest dobrze. Obszary. Obszar domu. Okej. Natomiast usuń obszar domu. To mnie tu nie interesuje, niech się tam pali. Rafał. Gdzie jest Rafał? Bohun. Roch. Cienias. Przełącz. Zajmij się tym. Gdzie są w tym momencie ci tubylcy? Tutaj. Co są wyposażeni? No trochę są wyposażeni. Jedna broń palna. Reszta jakieś łuki, maczugi. Ale niestety są całkiem blisko. W związku z czym Jagienka. Idziemy tutaj. Rochu. Jak najszybciej Rafał. Cienias, mam nadzieję, zdąży. Bohun. Co on ma tutaj? Pałka z drewna. Sorry, Winnetu, ale możesz być potrzebny. W zasadzie. Mam nadzieję, że zdążymy. No, możemy nie zdążyć w tym momencie tutaj. Ale dobra, najwyżej cienias zginie. Leć, cienias, leć. Okej, uciekaj. Uciekaj, cienias. Uciekaj. Cienias poległ. Do tyłu. Do tyłu. Dobra, Bohun kogoś tam załatwił. Okej. Okej. Przynajmniej się cienias przysłużył jako jako wabik odciągający w tym momencie piratów, którzy zaatakowali jego, zresztą jego gonili od nas. Dobra, śmiertelna choroba jakaś. Kto? Sienna i Dichter. A cóż im się dzieje?
Kolonista potrzebuje ratunku. No robi się kiepsko. Co im się stało tutaj? Zdrowie. Niedożywienie. Potrzeby. A, bo nikt ich nie nakarmił po prostu. Chwila, moment. Zdrowie. Rana postrzałowa, bla, bla, bla. Osłabienie, niedożywienie. No, to jest kiepsko trochę. Ale cóż. Łóżko medyczne. Czy tam szpitalne. Jagienka. Rozcięcie. Też wiele nie będzie zdolna robić, ale może przynajmniej uratować cieniasa. Rochu. Nakarm sienną. Rafał. Gasi pożar. Myślę, że ten pożar to jest w tym momencie najmniejszy problem. Zajmij się karmieniem Dichtera. A zaraz, a zobaczmy na sienną. No, gdzież ona jest? Potrzeby. Charakter. Społeczne, zwierzęce. Ona nie jest taka jakaś super dobra. No nie wiem. Bohun. Zajmij się gaszeniem pożaru. Okej. Roch, co robisz? Gasi pożar. Na razie... Dobra, możesz... Zajmij się leczeniem cieniasa. Jagienka. Gasi pożar, dobra. Dichter może już chodzić, dobrze. A co mu w ogóle jest? Rany kłute, utrata krwiwka. Dobra, tu jest raczej już okej. Toksyczna chmura, to też nie jest dobrze. Będzie trzeba to też monitorować. Cienias, Bohun. Co robi Bohun? Je dobre danie. Może jest przypisany do rolnictwa. Leczy cieniasa. Rafał, je dobre danie. Na razie nie idź spać, tylko może zbierz, co to jest. Ziemniaków jak najwięcej. Tych można tu zostawić. Nie są jakby bardzo w tym momencie... Może byłoby dobrze ich tutaj wszystkich jakby wszystko pozbierać, ale i tych porozbierać, ale to jest mniej pilna sprawa. Pożar został przynajmniej zgaszony, więc można byłoby obszar domu tutaj w zasadzie zminimalizować. Roch, co robi Roch? Będzie jadł. Ci śpią, dobra. Rafał, idzie spać, sorki. Zajmie się transportem ziemniaków. Roch coś tam robi. Rochu będzie leczył pewnie Jagienkę, bardzo dobrze. Rafał, nie idziesz spać. Zbieraniem zajmij się. Jak tam zdrowie? Zatrucie nieznaczne. Dobra. Jeszcze nie jest źle. Idzie spać. Zanim pójdziesz spać, zajmij się transportem. I możesz iść spać. Roch. Karmi Jagienkę. Dobrze. Karmi cieniasa, dobrze. Na szczęście wszystko tu jest w środku. Co prawda tutaj mamy, jeszcze warto by dobudować jakiś tunel taki, ale to nie teraz, bo już w tym momencie i tak jest całe to zatrucie. Idzie spać. Może tak, zamiast iść spać, zajmij się jeszcze transportem. Jak tam twoje zdrowie? Bez obrażeń. Możesz spokojnie to robić. Nawet masz po drodze. Zajmij się zbieraniem obszaru. Zajmij się zbieraniem i sianiem.
Zatrucie toksynami nieznaczne. Dobra, transport. I spadasz do spania, do środka. Jak tam pozostali? O nie, jeszcze jakiś atak. O kurczę. Na szczęście ich jest mało. Big T. Granat odłamkowy, niedobrze. Zapalająca wyrzutnia, bardzo niedobrze. Nóż z metalu, karabin snajperski, bardzo niedobrze. Okej. Na szczęście wieżyczek, żeśmy nie wyłączyli. Okej. Zdrowie, zatrucie nieznaczne. Rochu. Sorry. Sorry, Winnetu. Tu by się przydało takie, powiedzmy, miejsce, w którym moglibyśmy czekać na te ataki. Jagienka. Zatrucie toksynami. Na razie niech zostanie chwilę. Poza tym ona jest troszeczkę naćpany ziołem. Kurczę, co on zrobił? Kurczę, no bohun. Ja cięż, no nie dość, że zatruł się toksynami, to się jeszcze naćpał jakimś ziołami. O, niech to. Pałkę z drewna. Nieźle, nieźle, nieźle. Okej. Ale myślę, że tak, możemy ten odcinek w tym momencie już zakończyć. W następnym spróbujemy odeprzeć ten atak, kolejny atak piratów, bo już jak na ten odcinek to się, myślę, wystarczająco dużo ciekawych rzeczy działo. Na razie przetrwaliśmy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za Wasze komentarze, polubienia. Cześć i do zobaczenia.